Obejrzeliśmy właśnie wszystkie finałowe filmy i finałowe przedstawienia. Ja tylko przypomnę, że w tej edycji małych form teatralnych i krótkich form filmowych wzięło udział 12 grup teatralnych i zostało zgłoszonych 17 filmów. Do finału przeszło 6 grup teatralnych i 6 filmów. Wszystkie grupy, które brały udział zarówno tutaj na scenie, jak i na scenie Centrum Kultury na ulicy Łowickiej oraz w kinie Grom, zaprezentowały bardzo wysoki poziom, dlatego jury miało dużo pracy. Bezpośrednio po tych finałach zostali wyłonieni zwycięzcy. Teraz mam przyjemność w imieniu przewodniczących jury przedstawić wyniki tych obrad. Najpierw przedstawimy wyniki krótkich form filmowych. Jury w konkursie krótkich form filmowych postanowiło przyznać następujące nagrody. Wyróżnienie za szczególne walory artystyczne w konkursie krótkich form filmowych dla grupy Kinematograf Katolika reprezentujący... Zespół Szkół Katolickich, film 30 klatek. Proszę członków grupy na scenę. Ja zapraszam o wchodzenie na scenę po mojej prawej stronie, czyli po waszej lewej. Będzie bezpieczniej. Brawa, naprawdę zasłużone. Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymało 13 TLO, grupa Filmowcy, za film Level sam się nie wbije. Proszę członków grupy na scenę. Brawo. Trzecie miejsce. Trzecie proszę miejsce. Proszę zostańcie na scenie. Proszę zostańcie proszę na scenie. Trzecie miejsce w konkursie krótkich form filmowych komisja przyznała Gimnazjum numer 2 za film Randka w sieci. Grupa Czworaczki. Zapraszam. Oczywiście wszyscy gratulujemy, brawa. Drugie miejsce w konkursie zostało przyznane Gdyńskiemu Liceum Autorskiemu w grupie GLA Cyberprzestrzeń za film Dziewczyna z fotografii. Zapraszam. Gratulujemy. I pierwsze miejsce, najlepszy film z 17 zgłoszonych do konkursu,
krótkich form filmowych. Zostało przyznane grupie Kinematograf Katolika za film 30 klatek. Finaliści już są na scenie. Teraz jeszcze wspólne zdjęcie wszystkich nagrodzonych w krótkich formach filmowych i za chwileczkę odczytamy wyniki małych form teatralnych. 30 sekund dla fotoreporterów. Dziękuję laureatom krótkich form filmowych. Pana komendanta i panią naczelnik proszę o pozostanie. Jury pod przewodnictwem młodszego inspektora Leszka Górskiego w konkursie małych form teatralnych postanowiło przyznać następujące nagrody. Wyróżnienie jury za szczególne walory artystyczne dla Marty Banaśkiewicz, która dzisiaj umilała nam przerwy. Zapraszam. Wyróżnienie jury za szczególne walory artystyczne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni. Zapraszam. Brawo. Proszę o pozostanie. Teraz wręczymy nagrody dla najlepszych aktorów z wszystkich 12 startujących zespołów. I tak, zapraszam na scenę Karolinę Gostkowską z Chówca Pracy. Najlepszą aktorką z gimnazjum nr 7 została wybrana Patrycja Pankał. Zapraszam. Wszyscy jesteśmy cały czas pod wrażeniem wszystkich przedstawień, ale myślę, że możemy to wyrazić teraz gromkimi brawami dla laureatów. Najlepsza aktorka z gimnazjum nr 4, Dominika Eliasz. Najlepsza aktorka z gimnazjum nr 18, Marta Banaśkiewicz. Jest już na scenie, znam.
Gimnazjum numer 17. Najlepsza aktorka Justyna Chrycz. Tym razem najlepszy aktor z liceum numer 6, reprezentujący Świetlicę Witawa, Łukasz Ziental. Brawo, brawo, brawo. Dziesiąte LO. Najlepszy aktor Michał Miziarski. Pierwsze Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Najlepszy aktor Filip Oler. Najlepsza aktorka z piątego liceum, Sandra Prus. Trzynaste LO, najlepszy aktor Jakub Mikucki. I najlepsza aktorka z zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu, Natalia Kowalska. Tak specjalnie tu stanęłam, żebyście mogli bić brawo, zanim przejdzie dana osoba do wybrania nagrody. I teraz nagroda dla najlepszego aktora tegorocznego konkursu wszystkich zespołów, najlepszego aktora całego konkursu. I takim aktorem, aktorką została wybrana Angelika Tuskowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni. Brawo. Drugi rok z rzędu. Najlepszy scenariusz ze wszystkich przedstawień, nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymuje LO numer 6, reprezentujący Świetlicę Witawa.
Przypomnę, że autorkami scenariusza są Angelika Bartosz, Kamila Szyndlarewicz oraz Agnieszka Czupryniak. Zapraszam. Nagroda za najlepszy scenariusz. Do wręczenia pozostały już tylko trzy pierwsze nagrody, ale tak jak mówiłem wcześniej, wygrały wszystkie zespoły, które brały udział w konkursie, zarówno w formach filmowych, jak i teatralnych. I tak. Trzecie miejsce w konkursie małych form teatralnych decyzją jury zostało przyznane Gimnazjum nr 17. Grupa Jasminu, przedstawienie Upadłe Anioły Potrafią Tańczyć. Zapraszam aktorów. Powoli scena się zapełnia. Drugie miejsce zostało przyznane 10. LO w Gdyni, zespół Teatru Szkolnego Kapciuszczaki. Tytuł przedstawienia Dwie twarze. Zapraszam aktorów. I teraz mała niespodzianka, ponieważ pierwsze miejsca zostały przyznane dwóm zespołom. Pierwszy raz w historii konkursu. I tak, ex aequo, pierwsze miejsce przyznane zostało dla aktorów z Gimnazjum nr 4, grupa Klasa Duża. Przedstawienie Trudny Wybór, zapraszam. Oraz również pierwsze miejsce Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, grupa Niebieska Szafa. A co tam słychać w domu? Zapraszam aktorów. Jeszcze troszeczkę cofnijcie się, żebyśmy wszyscy się zmieścili do pamiątkowego zdjęcia. Teraz można dać upust swojej sile w dłoniach. Proponuję gromkie brawa dla zwycięzcy. Proszę o pozostanie wszystkich na scenie do pamiątkowego zdjęcia. Zapraszam również na scenę biorących udział z chówca pracy Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu,
a także Gimnazjum nr 7, 5 Liceum, Gimnazjum nr 18 i 13 Liceum do wspólnego pamiątkowego zdjęcia wszystkich laureatów 12 edycji Małych Form Teatralnych i 2 edycji Małych Form Filmowych. Zapraszamy. Jeszcze troszkę miejsca na scenie zostało, także przed zrobieniem zdjęcia myślę, że wszyscy laureaci się zmieszczą. Zapraszamy. Dobrze, jeszcze 20 sekund dla Zapraszamy wszystkich laureatów, słuchajcie. Brawo, brawo. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim aktorom za udział w 12 edycji Forum Teatralnych i 2 edycji Forum Filmowych. Opiekunom, aktorom z Teatru Miejskiego, którzy pomagali w przygotowaniach, pracownikom teatru oraz pracownikom Gdyńskiej Szkoły Filmowej. I oczywiście naszemu samorządowi, który ufundował wspaniałe nagrody. Brawa jeszcze dla wszystkich uczestników. Dwunasta edycja Małych Form Teatralnych i 2 edycja Małych Form Filmowych niestety dobiegła końca. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie również dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział.